Regularnie odpowiadam na pytanie, jakie trzeba wykonać badania wątroby, żeby przekonać się o jej stanie. Zazwyczaj zadają mi to osoby, które nie mają do tej pory stwierdzonej choroby wątroby, ale chciałyby się przekonać, czy na przykład po przebytej chemioterapii, czy po przebytym okresie intensywnego picia alkoholu, po intensywnych zabawach, chciałyby się przekonać po prostu o swoim stanie wątroby. Co zrobić i jakie badania, jaki panel wątrobowy zastosować w takiej sytuacji? W takiej sytuacji najczęściej chcemy się przekonać zarówno o tym, jak duże już są uszkodzenia wątroby, czy w ogóle jakiekolwiek są, jak również o tym w danym momencie, czy przebiega jakikolwiek proces uszkodzenia wątroby. Do tego służą nam dwa rodzaje badań. Przede wszystkim zaczynamy od badań krwi i tutaj szczególnie zwróciłbym uwagę na wykonanie morfologii krwi, transaminazy alaninowej, która jest szczególnie swoista wątrobowo, fosfatazy zasadowej, GGTP jako bardzo czułego wskaźnika i bilirubiny oraz drugiego badania, które nam bardziej oceni stan wątroby w chwili oceny, czyli USG jamy brzusznej, najchętniej z oceną elastograficzną. W tej chwili są dostępne już takie aparaty, które pozwalają jednoczasowo wykonać USG jamy brzusznej, żeby przekonać się o morfologii wątroby, o jej prawidłowej budowie, o wielkości śledziony, jak również dokonać pomiaru elastograficznego.